3 maja po godzinie 16 na drodze Pieszyce Dolne Bratoszów na wysokości ulicy Rolnej policja odgrodziła znaczny obszar terenów zielonych. Cały ten teren został przeszukany. Na miejsce przyjechali technicy policyjni, prokuratorzy z prokuratury rejonowej w Dzierżoniowie, a następnie pracownicy Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Jak poinformował nas zastępca prokuratora rejonowego Emil Wojtyra, był to dalszy ciąg śledztwa w sprawie pozbawienia życia Patryka Błocha przez tymczasowo aresztowanego Edwarda M. Przypomnijmy, 11 lat temu, 1 maja, zaginął 21-letni mieszkaniec Pieszyc Patryk Błoch. Mimo prowadzonego śledztwa nie udało się wówczas ustalić, co się z nim stało. W ubiegłym roku, 25 września, doszło do aresztowania wówczas 53-letniego mieszkańca Pieszyc Edwarda M. Według śledczych nie wchodziło tu już w grę zaginięcie, ale pozbawienie życia. W wyniku prowadzonych działań dzień później przeszukano przy ulicy Nadbrzeżnej jedną z posesji oraz okoliczne łąki. Niestety nie udało się odnaleźć zwłok Patryka. Obecnie prokurator Emil Wojtyra wyjaśnia, że śledztwo trwało dalej i jednym z jego elementów było dalsze zbieranie informacji i podejmowanie decyzji zmierzających do ustalenia miejsca porzucenia zwłok 21-latka. W trakcie omawiania sprawy z policją podjęto decyzję o penetracji terenu, który był najbardziej prawdopodobnym miejscem ukrycia zwłok poza garażem, który został przeszukany kilka miesięcy temu. Sprzyjały nam dodatkowe okoliczności i ostatecznie w jeziorku niedaleko drogi na Bratoszów zostały ujawnione części ludzkich kości wraz z niektórymi elementami ubrania, mówi prokurator. Odległość od miejsca, gdzie według domniemania miało dojść do pozbawienia życia oraz rodzaj ubioru, który się jeszcze zachował, wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że może to być Patryk Błoch. Teraz prowadzone będą dalsze czynności związane z przekopaniem terenu celem odnalezienia resztek zwłok, jak również inne czynności typu przeprowadzenie superprojekcji i wykonanie badania DNA. Dodajmy, że wydobyciem szczątków zajęli się pracownicy Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu, którzy przybyli na miejsce. I to oni przeprowadzą ich dalsze badania. Do sprawy powrócimy.